No i se pojeździłem. Koniec paliwa. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj jest naprawdę wieczorkiem zimno, ale mam chwilę czasu, popróbuję trochę sobie na kole. Zobaczymy, czy jakieś postępy są po tej dłuższej przerwie od ostatniego odcinka, bo nie próbowałem w ogóle praktycznie nic. Nie było czasu nawet. Zresetowałem ustawienia kamerki. Dam ją trochę bliżej. Zresetowałem ustawienia kamerki, może to pomoże i się nie będzie już dziad wieszał, bo to kurde, człowiek się zaczyna denerwować. Ojej. Zobaczymy no. Troszeczkę inaczej nagrywa, bo nie wiem jak miałem tam poustawiane to wszystko. Teraz jest tak troszeczkę jaśniej, ale tak jakby. Zobaczymy w domu. Czy nie spierdzieliło się nagranie znowu. Ej, dam jeszcze trochę niżej, żebyście więcej motora widzieli. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jak chcecie niżej, wyżej, piszcie w komentarzu pod filmem. Elegancko. Ojej. No i se pojeździłem. Koniec paliwa. Ja mam w ogóle jakieś paliwo. Ups. Yes. Siadłem sobie trochę bardziej z tyłu i lepiej jest. Tak, bo tak trochę niewygodnie jest, bo siedzę na praktycznie na plastiku. Popróbujemy. Może coś się nauczę lepiej jeździć na tym kole. Ojej, znowu. O, widzicie? I zgasł mi. Nie mam śrubokręta. Szkoda, że nie mam takiego pokrętełka jak w tych nowych MRF-ach. Tam sobie podkręcił obroty. Co jak co? Ale się by to przydało. Akurat wypadku by się przydało. Tego się i tak nie używa praktycznie w ogóle. Dlatego taki można powiedzieć bajer jest, ale w tym akurat wypadku by się przydało. Bo jest chłodno, nie? Jest chłodno. Troszeczkę mam bogatą mieszankę. Troszeczkę mam bogatą mieszankę. Właśnie muszę się nauczyć sterować, bo już podrywać na koło się nie boję. Sterowanie mi nie idzie. Nie mogę się przełamać. Oglądajcie sobie moje pierwsze próby jazdy, a teraz to jest jakaś tam. Jest progres, tak mi się wydaje. Powiem wam tak szczerze, bo dużo osób mi pisało, jak się pytałem, no żeby no dwójka cały gaz, kurde, najlepiej, albo trójka i podrywać z prędkości, nie? Na koło, ale wierzcie mi, na takiej początkującej osobie jak ja, albo nie jedna osoba jeszcze, która to ogląda, no powiem wam szczerze, że jak popełni się błąd przy takiej większej prędkości, to o wiele to bardziej potem, o wiele bardziej potem to odpycha, nie? Jak się jeszcze połamiemy w dodatku. O, to było dobre. To było dobre. Nauczyć kontrolować to ściąganie w prawo. Jeszcze parę treningów i będziemy sobie na jedynce latać elegancko na kole. A, za dużo hamulca.
widzieliście? Hamulec elegancko. Powiem wam, że jest różnica. Cały czas mnie ciągło w prawo. Kontrowałem. Aż się udało. Udało się motorkowi mnie przeciągnąć. Ale powiem wam, coraz lepiej mi się jeździ. Coraz większy fan w tym jest. I taka jazda wolna według mnie jest o wiele bardziej efektywnie to wygląda. Tak wam powiem. Niż takie zapierdzielanie, bo to przemknie ktoś, kurde, ze 120 koło ciebie na kole, to takie niebezpieczne dość. A jak tak się przejedzie powolutku na kole, można kamerkę zebrać z ziemi. Jest o wiele taka... Mi się wydaje, że to o wiele tak lepiej to wygląda. Możecie się wypowiedzieć na dole w opisie pod filmem, w komentarzu. Ciągnie mnie w prawo cały czas. Czuję się już tak bardziej pewnie, żeby dwie nogi na... Oj, zgas. Już się tak pewniej czuję, żeby... O to chodziło mi... Jakby wam to wytłumaczyć. Mi chodzi o to... Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Chcę się nauczyć na kole jeździć. Na razie z asekuracją jednej nogi. Po to, żeby opanować... Nie może do perfekcji, ale najlepiej jak będę potrafił... Hamulec na nogę, nie? Jak hamulec na nogę opanuję... Następnym, według mnie, krokiem byłoby najlepiej nauczyć się wyczuć ten moment przechyłu, nie? Bo jak opanujemy hamulec, już jest fajnie, nie boimy się wychylać. Ale jak już umiemy hamulec na nogę, dzięki asekuracji jednej nogi będziemy mogli trenować ten wychył. Bo ja właśnie teraz doszłem do tego, że już w miarę się pewnie czuję na wychylonym motorku i nie potrzebuję tyle naciskania hamulca, nie? I następnym krokiem mi się wydaje, że będzie dopiero, jak już opanuję ten wychył i się nie będę w ogóle tego bał, wtedy użyję dwie nogi na motorku, nie? Wtedy się nauczę jeździć tak. Mi się wydaje, że to jest chyba jeden z najlepszych sposobów do nauki. Trochę obroty bym musiał podkręcić. Tak, żeby bez gazu. Gaz puścić, lecieć na kole. Coś za bardzo chyba jestem... Za sztywno chyba siedzę na tym motorze, tak wam szczerze powiem. Że nie wiem ile wytrzymają te klocki tej mojej nauki jazdy na kole. Muszę przynajmniej nauczyć się do poziomu pit bike ridera. Ja mam taki minus, że ja w ogóle nawet na rowerze nie umiem jeździć na kole, więc pit bike rider umie na kole jeździć na rowerze, więc no ma o wiele łatwiej. Szybko. Nie chcę się tak rozpędzać. Ale już widzę progres. Jeszcze ze 2-3 odcinki mi się wydaje i będziemy latać na kole. Jak dobrze pójdzie. I nie będzie za dużych przestojów. Dobra. Na zakończenie tego odcinka jeszcze wam pokażę... Z ilu biegów wyrywam gangus na koło. Mamy wrzuconą jedynkę i dam sam gaz bez podrywania motoru, bo dużo osób mówi, że jego lącik podrywa, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, nawet na czwórce podrywa lącik na koło. Ale ja mogę nawet lącina poderwać na koło. Muszę to zgasić motor, żebyście mnie słyszeli. Dużo osób mówi właśnie, że ich lącik podrywa na jedynce, na dwójce, na trójce i na czwórce, że kurde, jest taki przepieron, tyle mocy, że normalnie na czwórce podrywa na koło. Ja jak to czytam, to mnie normalnie krew zalewa. Krew mnie zalewa, jak takie dzieci piszą, bo to przeważnie dzieci piszą, że ich lącik wyrywa na tym, na tamtym biegu.
Jest filmik na kanale, macie link na dole w opisie pod filmem, jak testowałem silnik Loncina w ramie tam 170 RCU motorka, nie? Więc jest pokazana różnica mocy do 170, nie? 170 mnie wyrywała na jedynce, na dwójce i na trójce bez problemu, na czwórce no to tam już trochę ciężej, ale też podrywała z gazu. Ja nie mówię z podrywaniem tak, szarpaniem motoru, podrywaniem na koło albo strzałem ze sprzęgła, tylko z gazu, po prostu siedzi się na motorze normalnie i przykręca się manetę i tyle. I czy poderwie motor, czy nie poderwie. No Loncin niestety tam nie chciał podrywać na koło, ale testowaliśmy tam różne modyfikacje, jak wpływały na moc, zwiększenie mocy w Loncinie. No, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No i pokazałem tam, że ten Loncin to ma w porównaniu do takiego RCU, to nawet nie ma co porównywać. W ogóle nie ma mocy, że nawet na jedynce nie chciał poderwać na koło. Z gazu, w ramię, od razu mówię, w ramię MRF-a. Bo w Loncinie siedzi się praktycznie, w MRF-ie albo w gangusie siedzi się praktycznie na środku motorka, tak? A w Loncinie łatwiej wam jest poderwać na tym pierwszym albo na drugim biegu, bo wy siedzicie na tylnym kole praktycznie, siedzicie tu. Rozumiecie? Wy siedzicie praktycznie na tylnym kole. A w MRF-ie albo coś, to się siedzi na środku motora, więc logicznie jak się da gaz, o wiele trudniej jest poderwać na koło. To jest tak samo, jakbyście sobie w Loncinie siadnęli tu, o, siedzieli sobie na przednim błotniku i przygazujcie sobie, zobaczcie sobie, czy wtedy was Loncin wyrywa na jedynce, na dwójce, na trójce albo na czwórce, nie? No. Mam nadzieję, że mnie dzieci wszystkie rozumieją teraz. Że nim bardziej siedzimy na tyle, tym motor ma łatwiej. Loncin jest tak skonstruowany, Loncin 250 czy Loncin 125, że praktycznie się siedzi na tylnym kole, więc o wiele łatwiej jest poderwać. No i teraz, jak kończę was ten odcinek teraz, chcę wam wytłumaczyć, że wy podrywacie waszego Loncina na jedynce, na dwójce, na trójce, na czwórce, mogę nawet nagrać odcinek i poderwę ja mojego Loncina na zgaszonym silniku. Bo jeszcze to samo wasze gadanie a propos tego, że wasz Loncin jest taki zajebisty, tyle ma mocy, że podrywa na czwórce, jeszcze to mnie nie wkurwia. To mnie, powiem wam, że ja to jeszcze toleruję, ale jak kurde ktoś mi tłumaczy, że ja nie umiem poderwać na koło, powiedzcie, wytłumaczcie mi, co tu jest takiego trudnego w tym moim teście, co ja testowałem wtedy na tym odcinku. Jedyne, co w tym odcinku robiłem, to tyle. Przekręcałem manetkę. Siedziałem na motorze i przekręcałem manetkę, więc wytłumaczcie mi, kurwa, wszystkie te dzieci, co mi tam wypisywały pod tym odcinkiem. Przepraszam, że tak mówię, no ale to dzieci musiały pisać. Co jest trudnego w przekręceniu manetki? No wytłumaczcie mi, co ja tu muszę umieć? Co ja muszę tu umieć? Nie umiem podrywać na koło? No... Co jest... No nie rozumiem tego, no. Czym jest problem w przekręceniu manetki? Nie umiem przekręcić manetkę, bo w Loncinie, żeby podrywał na koło, manetkę nie wolno tak przekręcić. W Loncinie, żeby włączyć tą moc, to 26 koni, czy ileś tam ma ta 250, a 125 ma 14 albo 18 koni, nie wiem ile tam wypisują sprzedawcy, co niektórzy mówią, że ich Loncin ma kurwa z 40 koni, to w Loncinie, żeby odblokować tą moc, nie wolno kręcić tak manetką. Mi się wydaje, żeby podrywał na koło, to trzeba kręcić manetką w drugą stronę. Coś mi się tak wydaje, że ich Loncin wtedy dostaje tego boosta, nie? Bo to jest taka blokada, żeby jak was szarpnie, to zawsze się pociągnie do tyłu, nie? Wtedy was szarpie do tyłu. A w Loncinie pewnie, żeby odblokować tą większą moc, to trzeba kręcić w drugą stronę, bo jak was szarpnie, to sobie ujmujecie te 40 koni, nie? No, oczywiście to jest taki żarcik, pół serio, bo jest taki odcinek z ulepem na kanale, gdzie rzeczywiście gazuje się albo tak, albo w drugą stronę, więc jak chcecie, to też wam dam na dole link w opisie pod filmem. No, no i tyle, no. No i pokażę wam teraz, siądę se tu, na końcu siedzenia, tu będzie moja dupa. I pokażę wam, z ilu biegów wyrywa na koło gangus.
Możecie się wypowiedzieć nawet w komentarzu, co wy myślicie o tych dzieciach i ich lącinach. I ich mocy lącina. Dobra, nawrócimy, żeby było lepsze światło. Bo już widać, że słoneczko zachodzi. Zaraz będzie ciemno. Zaraz będzie ciemno. Zaraz będzie ciemno. Zaraz będzie ciemno. Jedziemy na jedynce. Siedzę na końcu siedzenia. I uwaga, przekręcam manetę. Bezproblemowo. Tylko kurde, kierownica mi się poluzowała. Dobra, na jedynce jest bezproblemowo wyrywane koło. Jedynka. Czekaj, zobaczcie. Dobra. Jedynka. Dwójka. Muszę trochę szybciej jechać. Dwójka. Jak się jedzie z odpowiednią prędkością, bezproblemowo. Trójka. Jest trójeczka. Siedzę na końcu siedzenia, muszę trochę przyspieszyć. Na trójce już nie poderwie. No niestety. Jeszcze pokażę wam jeszcze raz. Jedynka bezproblemowo. Jedziemy dwójką. Dwójka bezproblemowo. Trójka. Podrywa, ale lekko na koło. Nie poderwie już do piona. Trzeba byłoby pomóc na trójce i wtedy też poderwie. Ale to już wtedy się nie liczy. Tak samo jak mój stary MRF 140. Oczywiście ja to mówię o silniku bez tuningu, nie? To jest zwykły wałek, zwykłe magneto duże, więc no tyle no. I tylko przekręcamy manetę szybciej i bum, jesteśmy na kole, bez podrywania. Dobra, kończę, bo jeszcze mi się kierownica poluzowała. To na razie, do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!